Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj mamy pytanie, jak można się dowiedzieć, czy Bóg przyjął cenę, jaką Chrystus zapłacił na drzewie krzyża? Odpowiadając na to pytanie, jak można się dowiedzieć, czy Bóg przyjął cenę, jaką Chrystus zapłacił na drzewie krzyża, chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest tego jasny i namacalny dowód. Bóg wyróżnił Chrystusa, Jego, tego, którego człowiek przybił do krzyża. On Go wzbudził z martwych, zabrał Go z tego najniższego miejsca. Zabrał Go i wzbudził z martwych. I przyznał Mu najwyższą pozycję, czyli pełne czci miejsce u swojej prawicy. Możemy o tym przeczytać w kilku miejscach. Jedno z tych miejsc to jest Efezjan, pierwszy rozdział. Efezjan, rozdział pierwszy, wersety od 19 do 23. I jak niezmierną jest wielkość potęgi Jego ku nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy siły Jego, którą okazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził z martwych i posadził po prawicy swojej w niebiosach, wyżej nad wszelkie władze i zwierzchności i moce i państwa i nad wszelkie miano, mianowane nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Kolejne miejsce, to jest 22 werset. I wszystko poddał pod nogi Jego i dał Go jako głowę nad wszystkim zgromadzeniu, który jest ciałem Jego, które jest ciałem Jego i pełnością tego, który wszystko we wszystkich napełnia. I także Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. Od 24 wersetu. Którego Bóg wzbudził, rozwiązawszy boleści śmierci, gdyż była rzecz niepodobna, aby od niej miał być zatrzymany. I 32 werset. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Oraz Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, 15 werset. I zabiliście dawcę życia, tego Bóg wzbudził z martwych, tego Bóg wzbudził z umarłych, czego my świadkami jesteśmy. Nie ma zatem żadnej najmniejszej wątpliwości, że Bóg przyjął cenę. Chrystus został z martwych wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia, o czym mówi List do Rzymian, 4 rozdział, 25 werset. Potwierdza nam tą informację. Rzymian 4:25, który wydany został z powodu grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Zatem odpowiedź na tak postawione pytanie. Czy mamy pewność? Jaką można mieć pewność? Jak można się dowiedzieć, czy Bóg przyjął cenę, jaką Chrystus zapłacił na drzewie krzyża? No więc można się tego dowiedzieć z tych miejsc Słowa Bożego, które mówią, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych, co pokazuje, że ta cena została przyjęta. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.